Dobry wieczór, Wiktoria Katus. Zapraszam na Sport Opolski Ekstra. Program rozpoczynamy od piłki nożnej, bo w naszym regionie na dobre wystartował sezon. Beniaminek trzeciej ligi LZS Starowice rozgrywki zainaugurował na własnym boisku. Rywalem podopiecznych Jakuba Rejla była Warta Gorzów Wielkopolski. Przed spotkaniem LZS odebrał pamiątkowy puchar za zwycięstwo w rozgrywkach czwartej ligi i w pierwszych minutach spotkania Starowiczanie zagrali tak, jak w ubiegłym sezonie. Zdominowali rywala i szybko objęli prowadzenie. W szóstej minucie Jakub Czajkowski dograł do Iana Luiza, a ten mocnym strzałem od poprzeczki pokonał Dawida Smuga. Na odpowiedź gości nie trzeba było długo czekać. W 12 minucie w polu karnym LZS-u najlepiej odnalazł się Jakub Duda. LZS niemal natychmiast mógł odzyskać prowadzenie po strzale Bartosza Rakowskiego, ale bramkarz zbił piłkę na słupek. Im dłużej trwała pierwsza połowa, tym mocniej padał deszcz, który utrudniał grę zawodnikom. Najboleśniej przekonał się o tym bramkarz gospodarzy Piotr Kowalczyk, który w 24 minucie pod brzuchem przepuścił piłkę zagraną przez Pawła Krauza. Do końca pierwszej odsłony spotkania walka toczyła się głównie w środkowej części boiska i wynik nie uległ zmianie. O ile bohaterem pierwszych 45 minut można nazwać deszcz, o tyle główną rolę w drugiej połowie chciał odgrywać sędzia, który niemal każdy upadek zawodnika interpretował jako faul. W związku z tym w grze brakowało płynności, jednak inicjatywę mieli gospodarze. Udokumentowali ją w 58 minucie na listę strzelców. Uderzeniem z ostrego kąta wpisał się Rakowski. LZS w ciągu kolejnych kilku minut miał dwie dogodne sytuacje, by wyjść na prowadzenie. Znakomicie spisał się jednak bramkarz rywali. Tuż przed końcem meczu drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył Michał Wróbel. LZS kończył więc mecz w osłabieniu, co zachęciło gości do odważniejszej walki. Nie przyniosło to jednak skutku. LZS Starowice, Warta Gorzów Wielkopolski, 2-2. Lekki niedosyt na pewno jest, aczkolwiek na pewno bardzo szanujemy ten punkt. To tak, co się mówi, pierwsze koty za płoty w trzeciej lidze. Podeszliśmy tego meczu bardzo skoncentrowanie i jak na pewno chcieliśmy się pokazać z dobrej strony. Z drugiej połowy nie wiem dlaczego, rozmawialiśmy teraz na gorąco w szatni o tym, że zaczęliśmy grać jakąś dziwną, długą piłkę. W nasze właśnie poczynania wkradła się jakaś nerwowość. Mam wrażenie, że ten wynik 2-1, nie wiem, czy zawodnicy chcieli go dowieść już bez tak jakby realizowania założeń z pierwszej połowy. W drugim pojedynku pomiędzy zespołami z województwa polskiego i lubuskiego 3 punkty wywalczył MKS Kluczbork. Zwycięskiego gola w 90 minucie zdobył Marcin Przybylski. Druga seria spotkań w sobotę. Kluczborczanie podejmą Odrę Bytom Odrzański, a LZS pojedzie do Zabrza. Podczas gdy trzecioligowcy z naszego regionu walczyli o punkty, zespoły z niższych klas rozgrywkowych rozpoczęły sezon od rywalizacji w 1/32 finału Wojewódzkiego Pucharu Polski. W Dobrzeniu Wielkim tamtejszy tor zmierzył się z Orłem Źlenice. Zaledwie tydzień temu obie drużyny spotkały się w sparingu. Wtedy tor wygrał z Orłem 4-0. Mecz o stawkę potoczył się jednak zupełnie inaczej. Zabrakło podstawowych dwóch zawodników i no, troszeczkę ciężki okres przygotowawczy, także wiedzieliśmy, że na ciężkich nogach będziemy grać, ale no, mamy nowy pomysł na grę, nowego trenera. Pierwszą okazję na bramkę w drugiej minucie miała ekipa gospodarzy. Prostopadłe podanie od Wojciecha Morki otrzymał Tomasz Komor. Jego strzał obronił jednak Siergiej Komłow, a dwie minuty później na prowadzenie wyszli goście. Po zagraniu z prawej strony piłkę głową do siatki skierował Szymon Mokrzycki. Trudno oprzeć się wrażeniu, że to właśnie w grze głową obie drużyny czuły się najlepiej i tak stwarzały największe zagrożenie. Jeszcze przed upływem pierwszego kwadransa tor wyrównał. Na listę strzelców wpisał się Wojciech Lisoń. W 19 minucie przed podwójną szansą na zdobycie bramki stanął Błażej Romanowski. Dwukrotnie jednak jego strzał blokował Tomasz Szpon. Problem kapitana Orła polegał jednak na tym, że za drugim razem uczynił to ręką. Sędzia podyktował więc rzut karny, a Szpona napomniał żółtą kartką. Do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł Lisoń, ale znakomicie interweniował Komłow. W 31 minucie meczu kolejny raz spełniło się futbolowe porzekadło. Niewykorzystana sytuacja toru zemściła się na gospodarzach. Ponownie na listę strzelców wpisał się Mokrzycki, ponownie głową. Zespół z Dobrzenia jeszcze przed przerwą mógł wyrównać, ale najpierw Orła uratował słupek, a później bramkarz. Po 45 minutach 1-2.
Na początku drugiej połowy szansę na hat-tricka miał Mokrzycki, tym razem jednak strzelał nogą, a jego uderzenie obronił Michał Walotek. Wraz z upływem czasu Źliniczanie coraz bardziej skupiali się na obronie, rzadko atakując. Tor natomiast tworzył sytuację wrzutkami w pole karne. Gospodarze nie potrafili jednak znaleźć sposobu na znakomicie dysponowanego bramkarza Orła i wynik nie uległ zmianie. Tor Dobrzeń Wielki orzeł Źlinicę 1-2. Mecz o stawkę, no to jest już zupełnie inna, że tak powiem, bajka, prawda? My tutaj gryźliśmy trawę, staraliśmy się w drugiej połowie, przede wszystkim mocna defensywa pomogła nam w tym, że utrzymaliśmy ten wynik 2-1. Kierujemy wszystkie siły na ligę, chcemy powalczyć o pierwszą piątkę, pierwszą czwórkę, także myślimy, że będzie lepiej. Orzeł w 1/16 finału zagra z Czarnymi od Muchów, którzy 4-0 pokonali Pogoń Prudnik. W tej fazie zmagania rozpoczną także trzecioligowcy. LZS Starowice zagra z obrońcą trofeum, czyli Stalą Brzeg, a MKS Kluczbork zmierzy się z Chemikiem Kędzierzyn Koźle. Mecze zaplanowano na 30 sierpnia. W Krakowie zakończyła się 80. edycja Tour de Pologne. W ciągu tygodnia zmagań kolarze pokonali ponad 1100 km. Tymczasem o zwycięstwie w klasyfikacji generalnej decydowała jedna sekunda. Przed ostatnim etapem wyścigu wiodącym z Zabrza do Krakowa dwaj czołowi zawodnicy Matej Mohoric i João Almeida mieli identyczny czas. Ostatecznie o triumfie zadecydował nie krakowski finisz, a lotna premia w Wilamowicach. Tam Słoweniec wyprzedził Portugalczyka, zapewniając sobie sekundową bonifikatę. Po wczorajszej czasówce zrobiło się bardzo ciasno i oczywiście kolarze Team Emirates próbowali wyprowadzić João Almeida na bonusowej premii. Ale mój zespół dał świetny odpór i to ja zdobyłem dodatkowe sekundy. Ale życie sprowadziło mnie na ziemię po informacji z rana o powodziach w Słowenii. Moje serce było z ludźmi, którzy stracili swoje domy. Znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Chcę pomóc i zdecydowałem o przeznaczeniu wszystkich nagród finansowych na rzecz poszkodowanych. Na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej wyścigu uplasował się Michał Kwiatkowski. Na pewno zabrakło jakiejś iskierki w postaci zwycięstwa na etapie lub ogólnie zwycięstwa w całym wyścigu, bo po to tutaj przyjechałem i czułem się gotowy, żeby to zrobić. Natomiast jest to, co jest. Skończyłem na podium po walce właściwie każdego dnia i fajnie było wrócić na polskie trasy Tour de Pologne i znowu poczuć te wspaniałe wsparcie polskich kibiców. Drugi rok z rzędu w klasyfikacji najaktywniejszych triumfował pochodzący z Kluczborka Patryk Stosz, który niebieską koszulkę zapewnił sobie już po czwartym etapie. Kolarze nie mają chwili wytchnienia. Część z nich, m.in. Kwiatkowski i Almeida, już dziś startowali w wyścigu w Szkocji, którego stawką był tytuł mistrza świata. Na finiszu w Glasgow tęczową koszulkę i tytuł mistrza świata wywalczył Mathieu van der Poel. Michał Kwiatkowski nie ukończył wyścigu. My tymczasem zmieniamy dyscyplinę. Grand Prix Opolszczyzny w siatkówce plażowej to jedna z najstarszych tego typu imprez w naszym kraju. W ten weekend rozegrano finały 27. edycji zmagań kobiet i mężczyzn. Na miejscu był Marek Świerczyński, który podsumował tegoroczną rywalizację w rozmowie z dyrektorem cyklu. Pogoda w Kędzierzynie Koźlu dziś nie zachęca do wyjścia na plażę, ale siatkarzom plażowym żadne warunki nie są straszne. Dobiega końca Grand Prix Opolszczyzny, tegoroczna edycja, którą podsumujemy sobie wraz z dyrektorem cyklu, panem Mariuszem Pilichowskim. Dzień dobry, panie Mariuszu. Dzień dobry, witam wszystkich telewidzów. Po ponad miesiącu walki tutaj finał w nie najlepszych warunkach pogodowych faktycznie. No wczoraj się paniom udało zdecydowanie, można powiedzieć ani kropli deszczu, a dzisiaj od rana jak się obudziłem godzina 6, patrzę przez okno, deszcz, zawodnicy dzwonią, czy gramy, no oczywiście, że gramy, no finał się musi odbyć, nie ma innego terminu. Jak widać za nami, prawda, zawodnicy grają, im nic nie jest, jak pan powiedział, panie doktorze, straszne. Czy lejące się słońce z nieba, czy padający deszcz, zawodnicy grają. 8 par żeńskich, 8 par męskich w finałach, wyłonionych w 5 turniejach eliminacyjnych. Tak, tak, zgadza się. Ogólnie 57 zawodniczek i 50 zawodników
idealnie po równo. Wziął udział w turniejach emulacyjnych. 16 najlepszych zawodniczek i zawodników brało udział wczoraj w finale kobiet, dzisiaj w finale męskim. Trzeba powiedzieć, że Grand Prix Opolszczyzny to zdecydowanie najstarsza i najdłużej trwająca impreza siatkarska w naszym regionie. Ja myślę, że nie tylko w naszym regionie, panie dyrektorze, ale myślę, że w całej Polsce. Nie ma takich imprez poza innych województwach. W województwie opolskim Jan Baniak, Krzysztof Kędzierski rozpoczęli to 27 lat temu. Trwa do tej pory. Jak widać, frekwencja jest bardzo duża, czyli tego typu impreza jest bardzo potrzebna i ją kultywuję. Drugi rok jestem dyrektorem Grand Prix. Przejąłem stery po panu Janku Baniaku, który powiedział, że 25 zrobił i już wystarczy. Ja to robię i myślę, że jak, dopóki będą chętni, dopóki będą chcieli grać w siatkówkę plażową, będziemy to ciągnąć. Frekwencja to jest coś, co pamiętam. W zeszłym roku bywało problemem, w tym roku zdaje się wyglądało to lepiej. Zdecydowanie tak. W tamtym roku średnia w niektórych turniejach była 4-5 par, prawda? W tym roku średnia jest 12. No to jest zdecydowanie poprawa. Co wpłynęło na poprawę tej frekwencji? Ja myślę, że koniec pandemii, po prostu ludzie potrzebowali wyjść z domów i po prostu relaksować się. A jedną relaksacją jest właśnie siatkówkę plażową. No i myślę tak, bo rozmawiałem właśnie, mówili, że niektórzy bali się jeszcze tam zachorowań, tego typu, a mówią teraz już w końcu skończyło się, chcemy wyjść na świeże powietrze, chcemy się bawić. No i bawią się. Te zmagania finałowe podsumujemy sobie w Sporcie Opolskim w tygodniu, natomiast możemy zdradzić, kto wczoraj wygrał zmagania kobiet. Będę z pamięci, mam nadzieję, że dobrze pamiętałem. Wygrała para z Krakowa. Krakowianki wygrały tu w Opolu. Na przyszły rok są mistrzyniami w Opolszczyźnie. Agnieszka Krawczyk i Olga Klocek. No właśnie, to też pokazuje, bo mówimy o Grand Prix Opolszczyzny, a jednak zresztą nie pierwszy raz wygrywa para spoza Opolszczyzny. Tak, no niestety tu mamy mankament, jeżeli chodzi o zawodniczki z naszego województwa. Na 8 par tylko 3 reprezentowały Opolszczyznę, prawda? U panów cała 8 z Opolszczyzny. Choć pogoda na to nie wskazuje, jesteśmy dopiero w połowie wakacji tak naprawdę, a zatem Grand Prix Opolszczyzny dobiega końca, ale co nas jeszcze czeka, jeżeli chodzi o ten sezon plażowy? Ja może jeszcze przejdę do historii, bo zanim rozpoczęła się siatkówka plażowa w wykonaniu Grand Prix Opolszczyzny, to mieliśmy cały, można powiedzieć, czerwiec gry młodzieżowe. Czyli grali młodzicy, kadeci, juniorzy i dzieci klas 4, 5, 6. No tutaj bardzo super też frekwencja, bo 70 zespołów wziął udział w rywalizacji młodzików, kadetek i juniorów i 50 par, czyli 100 zawodników, reprezentujących szkoły podstawowe, czyli czwarte klasy, piąte i szóste. Bardzo dobra frekwencja, uważamy, jest to przyszłość, uważam, Grand Prix, prawda, bo podrosną, wydorośleją i będą grać w naszym Grand Prix. A jeżeli chodzi o co jeszcze nas czeka, za tydzień serdecznie zapraszam członków związku Solidarność, bo Solidarność jest jednym ze sponsorów naszego turnieju. Dla nich właśnie Solidarność organizuje turniej w Opolu na plaży, na basenie Błękitna Fala, tak, przy placu Alei Róż. I tam za tydzień w sobotę. Co tylko pokazuje, że siatkówka plażowa jest sportem dla każdego, niezależnie od profesji czy wieku. Tak, zgadza się, bo zapisały się już pary, które mam zapisane ze związku, które są powyżej 40, 40 lat. Także tak jak pan to powiedział, no, każdy chce grać, każdy chce bawić, chce się sprawdzić. A zatem zachęcamy do spróbowania swoich sił w siatkówce plażowej, ale także, kiedy pogoda pozwoli, do kibicowania tym odważnym, którzy pod siatką walczą na tej niełatwej, piaskowej nawierzchni. Gwardia Opole ma już za sobą 3 mecze sparingowe. Po raz pierwszy jednak podopieczni Bartosza Jureckiego zagrali przed opolską publicznością. Rywalem gwardzistów była drużyna z Ligi Centralnej Olimpia Piekary Śląskie. Dla Gwardii to otwarcie nowego rozdziału w historii. Po raz pierwszy bowiem opolscy kibice mogli zobaczyć drużynę pod wodzą trenera Bartosza Jureckiego. Bardzo pozytywnie odebraliśmy Bartka. Jest super człowiekiem. Naprawdę super się z nim trenuje. Wiadomo, nie jest lekko, ale to jest taki okres. Mamy dużo nowych rzeczy. Doskonalimy te,
te starsze, które nam gdzieś tam wychodziły. Niezależnie od osoby trenera, przedsezonowy sparing Gwardii z zespołem z Piekar Śląskich to już właściwie doroczna tradycja. Warto zauważyć, że także wynik regularnie się powtarza. Bardzo sobie to cenimy, że mamy takiego tu sparing partnera, że Opole nas zaprasza. Wtedy byliśmy zawsze dalej, bo to było zawsze rok temu i dwa lata temu, koniec sierpnia, ale rzeczywiście nie możemy się odkleić od tych 10 bramek. Mecz rzeczywiście zakończył się 10-bramkowym triumfem Opolan. Wynik jednak bardzo falował. Pierwsi prowadzenie objęli goście. Później Gwardia przejęła inicjatywę i na przerwę schodziła prowadząc 19-11. Jednak na początku drugiej połowy Opolanom przytrafił się przestój. Ofensywni zawodnicy mieli problem z pokonaniem Sebastiana Zapory, co skrzętnie wykorzystała Olimpia. Można pokazać dzisiejszy mecz, że było 11 bramek przewagi, 4 bramki przewagi, 7, część. Musimy troszeczkę popracować nad głową, żeby się tak nie gotować, w szczególności w sparingach, bo jak przyjdzie liga, to będzie zupełnie inna kwestia. Problemy z koncentracją i zachowaniem tzw. chłodnej głowy mogą być związane z wiekiem zawodników. Długimi fragmentami średnia grających szczypiornistów wynosiła mniej więcej 20 lat. Problemy okazały się jednak przejściowe i Gwardia po 45 minucie ponownie przejęła inicjatywę, konsekwentnie zwiększając prowadzenie. Najskuteczniejszym gwardzistą był Mateusz Wojdan, zdobywca 6 bramek, a mecz zakończył się wynikiem 36-26. Atmosfera jest naprawdę na super poziomie. Jeszcze paru chłopaków musi dołączyć, ponieważ tam męczą ich lekkie kontuzje, ale dzisiejszy mecz wydaje mi się, że spełniliśmy główne założenia, jest fajny wynik, oczywiście mógłby być lepszy, ale staramy się tych błędów z meczu na mecz popełniać coraz mniej. Kolejny sparing Opolanie zagrają w piątek, tym razem z zespołem z Superligi Energa MKS-em Kalisz. Warto wspomnieć, że Kaliszanie będą także pierwszym rywalem Gwardii już w walce o ligowe punkty. W dzisiejszym magazynie to już wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę, a na następne wydanie Sportu Polskiego Ekstra już za tydzień zapraszam w imieniu Krzysztofa Kostęckiego. Do zobaczenia.